potrzebuję, żeby się dobrze nagrało. Więc proszę, żebyś był cichutko, ok? Mhm. Scooby-Doo i fabryka słodyczy świętego Mikołaja. W Wigilię Bożego Narodzenia Scoobiego i detektywów z tajemniczej spółki spotkała przemiła niespodzianka. Zostali zaproszeni na biegun północny przez samego świętego Mikołaja. Mikołaj powiedział, że w tym roku detektywi byli jeszcze lepsi niż w latach poprzednich. Ściślej mówiąc, uplasowali się na samej górze jego listy sprawców dobrych uczynków. Patrzcie, oto i biegun północny, zawołała Dafne. Słyszałam, że jest zrobiony z miętowych cukierków. Cukierki miętowe? To ja raczej będę trzymać się od nich z daleka, skrzywił się kudłaty. Mógłbym przez nie solidnie zgłodnieć, a nie chciałbym, żeby święty Mikołaj przeniósł mnie na listę sprawców złych uczynków. Ja raczej też, poparł przyjaciela Scooby-Doo. Detektywi stwierdzili z niemałym podziwem, że święty Mikołaj jest smutny. Przecież to jego ulubiona pora roku. Ktoś skradł mój wór z prezentami, przyznał zafrasowany święty Mikołaj. Zupełnie nie wiem, co robić. Kochani, czy możecie mi pomóc go odzyskać? Święty Mikołaj postawił worek z prezentami obok fotela. Potem musiał na chwilę wyjść. A kiedy wrócił, worka już nie było. Proszę się nie martwić, drogi Mikołaju. Tajemnicza spółka poradzi sobie z tą zagadką, zapewniała Velma. Myślę też, że trafiliśmy już na pierwszy ślad. Ale to jest klucz do mojej fabryki słodyczy, w której produkowane są wszystkie delicje na prezenty, wyjaśnił święty Mikołaj. Trzy elfy świętego Mikołaja, Winky, Blinky i Toad, miały zaprowadzić detektywów do tej wytwórni wszystkiego, co najsłodsze. Jednak już po chwili elfy zostały z tyłu. Winky dostał zadyszki, sapał i dyszał z wypiekami na twarzy. Blinkiego strasznie bolał ząb, a Toda brzuch. Velma otworzyła ogromnym kluczem drzwi do fabryki. Było to niesamowite miejsce. Powstawały tu prawdziwe arcydzieła sztuki cukierniczej. Najrozmaitsze torty, ciastka, placki, keksy, cukierki, czekoladki i lody. O rety! Scooby, chyba jestem w niebie, wołał kudłaty. Oczy rozbłysły mu jak dwa ogniki na widok takiej masy pyszności. Ach, ach, wzdychał oniemiały Scooby, oblizując się. Chłopaki, opanujcie się. Dafne upomniała kudłatego i Scoobiego. Pamiętajcie, jesteśmy tutaj, żeby pomóc świętemu Mikołajowi, a nie żeby wyjadać jego skarby. Do roboty, drużyno, zawołał Fred. Musimy znaleźć jakiś ślad. Winky, Blinky i Todd pozostali przy drzwiach. Nie wolno nam wchodzić do środka, wyjaśnił Todd. W pierwszym pomieszczeniu, do którego weszli detektywi, produkowano czekoladę. Dla kudłatego i Scoobiego było to o wiele za wiele. Przepyszny zapach po prostu zwalał z nóg. Hej, pamiętacie? Co mówiłam przed chwilą? Dafne znów sprowadziła ich na ziemię. Ojej, chyba trochę zakręciło mi się w głowie, tłumaczył się kudłaty. Mnie chyba też, zawtórował przyjacielowi Scooby. Okej, chłopaki, czekolada jest taka pyszna, że trudno jej się oprzeć, rozgrzeszyła ich Dafne. Ale dacie radę, trzeba tylko użyć silnej woli. Wygląda na to, że komuś innemu nie starczyło silnej woli, by oprzeć się czarowi czekolady. Fred wskazał brązowe odciski dłoni na ogromnej kadzi. Założę się, że tutaj także jest czekolada. Ślady doprowadziły detektywów do ogromnego pomieszczenia pełnego cukru. To zupełnie jak zimowa kraina czarów, zawołała Velma z zachwytem. Czekoladowe ślady prowadzą do podnóża cukrowej góry, zauważył Fred. Ruszajmy, trzeba iść tym tropem.
Aby szybko znaleźć się na dole, detektywi wsiedli do ogromnej formy na ciasto. Zjechali w niej niczym saniami po śniegu. U stóp cukrowej góry Kudłaty i Skubi znaleźli ogromny, kruchy placek. Myślę, że nie będzie w tym nic złego, jeśli go zjemy, Skubi, mówił Kudłaty, a ślinka ciekła mu po brodzie. W końcu ktoś już go nadgryzł. Co racja, to racja, zgodził się Skubi. Właśnie mieli ugryźć po solidnym kawałku, gdy powstrzymał ich krzyk Welmy. Hej, stop! O mało nie zjedliście wskazówki. To był placek z masłem orzechowym. Nie zajęło naszym przyjaciołom zbyt wiele czasu, by znaleźć pomieszczenie, w którym wytwarzano smakołyki z masła orzechowego. W powietrzu unosił się zapach świeżo prażonych orzeszków ziemnych. Prace wykonywały roboty. Moje ukochane masełko orzechowe, rozczulił się Kudłaty. Skubi aż popiskiwał z zachwytu. Jednak obaj detektywi trzymali nerwy na wodzy. Żaden z nich nie tknął smakołyków z masła orzechowego. Wymagało to od nich ogromnej siły woli. Wtem Welma spostrzegła kolejny ślad. To wygląda jak wielki roztopiony rożek lodowy, powiedziała. O rety! Ale na wszelki wypadek sprawdźmy, wykrzyknął Kudłaty. No dalej, Skubi, prowadzimy śledztwo. Lodowa kałuża była wcześniej olbrzymim lodem waniliowym. Detektywi nie mieli zatem wątpliwości, dokąd pójść. Do lodziarni. Wytwarzano tam lody o tysiącach smaków. Rety, spójrzcie na te wszystkie lody kapiące na podłogę, wołał Kudłaty, nie kryjąc oburzenia. Ile tego się tutaj marnuje? Jasne, jasne, Skubidu przyznał kumplowi rację. Po chwili Kubi i Skubi zabrali się do zlizywania, by jakoś zaradzić temu marnotrawstwu. Ale coś w tym pomieszczeniu wyraźnie nie pasowało do reszty. Była to pokaźna kubka rdzawo-czerwonego pyłu na podłodze. A to co znowu? Spytała zaintrygowana Dafne. Wydaje mi się, że wiem, powiedziała Welma. Jeśli się nie mylę, jest to wskazówka, gdzie powinniśmy zajrzeć teraz. Okazało się, że rdzawo-czerwony pył to cynamon. Detektywi z tajemniczej spółki przeszli zatem do pomieszczenia, w którym najrozmaitsze pyszności, a zwłaszcza świąteczne wypieki, były posypywane cynamonem. A psik! Kichnął znienacka Kudłaty. Moje usta lubią smak cynamonu, ale mój nos jest innego zdania. U mnie tak samo, zgodził się bez wahania Skubi. A psik! Tymczasem Dafne dokonała ważnego odkrycia w sąsiednim pomieszczeniu. Hej, patrzcie, co znalazłam, zawołała. Cała drużyna pobiegła do przestronnego magazynu. Nie mogli uwierzyć w to, co tam zobaczyli. O rety, przecież to zaginione prezenty świętego Mikołaja, zawołała Welma. Udało nam się rozwiązać zagadkę przed samymi świętami, cieszyła się Dafne. Welma miała jednak spore wątpliwości. Po co ktoś miałby zabierać prezenty z worka świętego Mikołaja i zostawiać je w magazynie? Pytała sceptycznie. Tymczasem Skubi znalazł kolejny ślad. Hej, popatrzcie! Powiedział, obwąchując jakiś przedmiot na podłodze. Wygląda jak piłka. Piłka? Zgoda, ale to nie jest zwyczajna piłka, stwierdziła Welma. Myślę, że zaprowadzi nas prosto do złodzieja prezentów. Smakuje czerwono, stwierdził Skubi, kiedy już polizał piłkę. To jest ciągutka o smaku miętowym, stwierdził Fred. I jeśli się nie mylę, to oznacza, że gdzieś w pobliżu mamy wytwórnię cukierków. I rzeczywiście, wkrótce detektywi znaleźli halę produkcyjną tych słodkości. Widok najprzeróżniejszych cukierków zapierał dech w piersiach. Kudłaty i Skubi naprawdę nie mogli już dłużej wytrzymać i nie wiadomo, co by się stało, gdyby nie przeszkoda, na jaką natknął się Kudłaty. Rety, rety, ratunku! Krzyczał.
ktoś złapał mnie za nogę i nie chce puścić. Nie ma się czego bać, uspokajała go ze śmiechem Dafne. Po prostu stanąłeś na czymś kleistym. Kudłaty, jak przystało na prawdziwego detektywa, polizał kleistą substancję. Hej, pycha, to jest syrop klonowy. Kiedy coś lepkiego smakuje tak dobrze, to natychmiast się do tego przylepiam. Do dzieła, drużyno, komenderował Fred. Musimy znaleźć wytwórnię syropu klonowego. Kiedy ją znaleźli, znaleźli też coś, czego się absolutnie nie spodziewali. Trzy elfy z workiem świętego Mikołaja. Już wiem, dlaczego potrzebowali worka świętego Mikołaja, wykrzyknęła Velma. Worek, który pomieści prezenty dla wszystkich dzieci na świecie, pomieści nieskończoną ilość frykasów. Święty Mikołaj nie pozwolił nam już jeść słodyczy, żalił się Winky. Robię się od tego gruby jak beczka. A mnie psują się zęby, dodał Blinky. A ja mam kłopoty z żołądkiem, wyjaśnił Todd. Chyba straciliśmy rozum, dokończył Winky szeptem. Te łakocie są takie pyszne. Scooby-Doo i Kudłaty, jak inni rozumieli, co czują elfy. Jest nam bardzo przykro, święty Mikołaju, kajały się elfy. No cóż, być może byłem dla was zbyt surowy, powiedział święty Mikołaj. Wiecie co? Możecie jeść słodycze, ale tylko trochę każdego dnia. I zawsze po jedzeniu będziecie myć zęby. Umowa stoi! Zakrzyknęły wesoło elfy. Zanim święty Mikołaj wyruszył rozdawać prezenty, odbyła się uroczysta wigilia. Pani Mikołajowa upiekła nawet pyszne bożonarodzeniowe Scooby-chrupki. Scooby-dooby-doo! Zaszczekał radośnie psi detektyw. Koniec. A jeśli wam się podobało, to zapraszamy na inne bajki, które znajdziecie na naszej playliście poświęconej tylko i wyłącznie czytaniu książeczek.